Mazda 6 drugiej generacji. Ależ ten samochód lubi się wkręcać na obroty, ależ się go fajnie prowadzi. Pytanie tylko, czy na tych wysokich obrotach zdołał uciec przed korozją. Więc jeśli rozważasz zakup takiego samochodu, to dobrze trafiłeś, bo ja jestem Marcin Domagała, to jest Oto Moto TV, a w tym filmie omówię wszystko o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Ceny Mazdy 6 drugiej generacji zaczynają się od około 12-14 tysięcy złotych i są to głównie diesle. Najdroższe egzemplarze, jakie spotkałem, to wydatek rzędu 40 tysięcy złotych, ale mając od 22 do 28 tysięcy, mamy całkiem spory wybór aut zarówno sprzed, jak i po liftingu. A odpowiednio przygotowaną listę ogłoszeń tego modelu, tej generacji na Otomoto macie przygotowaną w linku w prawym górnym rogu oraz w opisie. Zapraszam do samodzielnego przejrzenia. Ten model, jak na swoje lata, nadal prezentuje się atrakcyjnie. Z przodu ma charakterystyczny niemal trójkątny grill, do tego światła słusznej wielkości w dynamicznym, łezkowatym kształcie. Charakteru dodają także dobrze widoczne przetłoczenia na masce i błotnikach. Nutkę elegancji zapewniają chromowane detale. Z boku na pierwszy rzut oka ciężko rozróżnić, czy mamy do czynienia z sedanem czy liftbackiem. W tym konkretnym przypadku jest to liftback, co można rozpoznać po dodatkowej szybie w słupku C i wycieraczce tylnej szyby. Swoją drogą dostępne jest także kombi. Z tyłu ogromna klapa, światła o ciekawym kształcie oraz dwie rury wydechowe. Druga generacja Mazdy 6 była produkowana od 2007 do 2012 z liftingiem w 2010. Mazda nigdy nie była liderem tego segmentu, ale dzisiaj w 2023 kurczy on się niesamowicie. Nie ma co już wspominać C5 czy Talismana albo Mondeo, nawet Passat wyciął ze swojej oferty sedana, a szóstka jakoś się trzyma, oby jak najdłużej. Ja w ogóle lubię Mazdę za to, że potrafi pójść pod prąd, nie tylko w kontekście nadwozi, ale także silników. Mazda przez pewien okres we wnętrzach wielu swoich modeli stosowała takie plastikowe imitacje aluminium, chromu, no i generalnie nie wyglądało to zbyt dobrze. Na szczęście tutaj takich wstawek jest malutko. Ogólnie wnętrze wygląda dość elegancko i prosto. Jest dekor plastikowy z takim charakterystycznym, delikatnym, subtelnym wzorem. Wnętrze po przejechaniu 226 tysięcy km nosi ślady zużycia. Są jakieś zadrapania, jakieś tutaj uszczerbki, więc nie ma co czarować. No ale ewidentnie widać, że są to jakieś fizyczne uszkodzenia. Zadrapania, tak jakby pierścionkiem, kluczykiem. No po prostu ktoś tu niepotrzebnie majdrował, jak to mówi mój redakcyjny kolega Juliusz. Ja jednak chciałbym wam powiedzieć o czymś, co rozwaliło mi wręcz głowę, zaskoczyło mnie bardzo mocno. Mowa o sterowaniu funkcjami, które są dostępne we wnętrzu. Otóż, jak spojrzymy sobie na kierownicę, na jej lewą stronę, jest tu kilka niepozornie wyglądających przycisków. Okazuje się, że dzięki nim wyłącznie możemy obsłużyć klimatyzację, łącznie z temperaturą, siłą nawiewu i kierunkiem tej klimatyzacji. Multimedia, czyli radio, możemy zmienić sobie, skąd jest muzyka odtwarzana, ale także ustawić częstotliwości. Możemy także zmienić głośność oraz wyświetlane informacje z komputera pokładowego. Więc te przyciski plus ten ekranik dają nam bardzo duże możliwości i to jest wygodne, i to jest ergonomiczne, i tak się powinno robić. Wcale niepotrzebny jest duży dotykowy ekran z bardzo rozbudowanym menu, jak się to teraz właśnie robi. Oczywiście ten wspomniany wyświetlacz znajdujący się na górze deski rozdzielczej nie jest jakimś cudem technologicznym, nie ma powalających grafik, to zwykły, monochromatyczny, podświetlany na pomarańczowo ekranik, ale spełnia swoje zadanie. W centrum deski rozdzielczej spory panel radia i multimediów z dużymi przyciskami i pokrętłami, ale w zasadzie nie musimy tego nawet dotykać. Dalej panel klimatyzacji z kilkoma przyciskami, trzema pokrętełkami. Wewnątrz tych pokręteł też znajdują się przyciski, bardzo proste w obsłudze. Pod spodem schowek typu popielniczka oraz gniazdo zapalniczki. Na środku jeszcze jeden zamykany schowek. Tutaj mamy przewidziane miejsce na kubek, więc czas na nasz test kubka. I okazuje się, że ten test jest zdany bez najmniejszych problemów. Nasz kubek testowy. Czy uda się zmieścić go do kieszeni na drzwiach? No tak średnio bym powiedział. Troszkę na wcisk,
ale nie ma gwarancji, że napój w takim kubku termicznym się tam utrzyma. Jeśli chodzi o kolejne praktyczne przestrzenie, to mamy podłokietnik, który jest regulowany na długość, skórzany, całkiem wygodny. Wewnątrz skrywa on średnie pojemności schowek, gniazdo zapalniczki oraz gniazdo AUX. Przed pasażerem też mamy schowek, który jest surowy, ale pojemny. Kolumnę kierowniczą można regulować w dwóch płaszczyznach i to w bardzo szerokim zakresie. Wspomniałem już Wam o przyciskach po lewej stronie, natomiast po prawej stronie kierownicy mamy przyciski do obsługi tempomatu. Zegary są bardzo proste, minimalistyczne, w klasycznym układzie. Na środku, na dole maluteńki wyświetlacz z licznikiem kilometrów oraz wskaźnikiem temperatury. Niestety, żeby zmienić sobie tak zwaną trasę AB, trzeba użyć przycisku przy zegarach, co jest niewygodne i niefajne. Warto także spojrzeć w okolice lewego kolana kierowcy, ponieważ tutaj znajduje się przycisk na przykład odczujników parkowania oraz taki malutki schowek. Zwróćcie także uwagę na te kratki nawiewu na bokach. No jak dla mnie pierwsze skojarzenie to oczywiście Berlingo, choć spotkać to rozwiązanie można w wielu modelach. Na drzwiach podłokietnik, jak dla mnie umieszczony w bardzo dobrej pozycji, skórzany, w miarę miękki, no i standardowe sterowanie szybami i lusterkami. Jest także głośnik z dumnym logo Bose i ten system gra, powiedzmy, na czwórkę. Jeśli chodzi o miejsce, no to poza tym trzeszczącym czy piszczącym fotelem, muszę przyznać, że jak dla mnie jest go wystarczająco. Jestem w najniższej dostępnej pozycji. Zapas nad głową jakiś tutaj występuje. Zobaczmy jeszcze naszym testem kapelusznika, bo ja oryginalnie nie mam zbyt dużo. 177 cm wzrostu, około 80 kg. I nawet w kapeluszu, w którym mam troszkę powyżej 180, mieszczę się tutaj bez problemu. Fotele są przyzwoite, trzymanie boczne mają dobre, a regulację manualną i bardzo podstawową. Zobaczmy, jak będzie z tym. Zacznijmy od tego, że niewiele tutaj przestrzeni do przechowywania. Jest tylko kieszeń na jednym fotelu oraz schowek typu popielniczka, no i uchwyty na kubki w miękkim, choć wąskim podłokietniku. Jeśli chodzi o miejsce, no to narzekać absolutnie nie mogę. Zobaczcie, jak duży zapas mam na kolana, siadając sam za sobą. Nad głową też tego zapasu troszkę jest. Zobaczmy, jak będzie w teście kapelusznika w takiej wygodnej pozycji. No, zaczynam się tutaj zbliżać do podsufitki, a nawet powiedziałbym, że w takiej poprawnej, wyprostowanej pozycji tej podsufitki dotykam dość wyraźnie, więc wyższe osoby niż powiedzmy 1,85 m mogą odczuwać pewien dyskomfort albo będą musiały zmieniać pozycję. Tunel jest, choć jest średnich rozmiarów, nie powinien mocno przeszkadzać. Kanapa jest miękka, nieźle wyprofilowana, posiada zaczepy ISOFIX oraz możliwość składania oparcia. Bardzo ładnie nam się to schodzi z podłogą bagażnika, więc gdybyśmy chcieli przewieźć coś większego, to też takie możliwości są. Zapraszam do tyłu. Przejdź się do bagażnika. Klapa bagażnika otwiera się za pomocą tego przycisku ukrytego w świetle stop. Pojemność w naszym przypadku to 510 litrów. W sedanie jest to 519, natomiast w kombi 519. I trzeba przyznać, że Japończycy bardzo ostrożnie podeszli do liczenia tych litrów, no bo bagażnik wygląda na gigantyczny, znacznie większy niż zapowiadają liczby. Mamy tutaj dźwigienki do przewracania oparć foteli, mamy światełko. Pod podłogą jest miejsce na koło zapasowe, tudzież zestaw naprawczy, hak, gaśnicę, trójkąt, apteczkę i tak dalej, jak to w naszym właśnie przypadku. No i teraz przychodzi pora na praktykę, czyli test walizek. Sposobów ułożenia tych walizek jest cała masa, ponieważ mieszczą się i to z palcem w nosie. Wynik rewelacyjny, możemy ruszać. Podczas jazdy zostałem mile zaskoczony. Ja się spodziewałem, że Mazda będzie się dobrze prowadzić, ale jest jeszcze lepiej niż zakładałem. O dziwo nie czuć tutaj masy i gabarytu tego auta i bez obaw można szybciej wchodzić w ostre zakręty. Układ kierowniczy jest bezpośredni, a niezależne zawieszenie wszystkich czterech kół sprawia, że charakter jest nieco sportowy, ale bez uszczerbku na komforcie. Dzisiaj testuję optymalną w mojej opinii wersję. Dwulitrowa benzynka z wielopunktowym wtryskiem paliwa generująca 147 koni mechanicznych, 9,9 sekundy do setki i 214 km na godzinę prędkości maksymalnej.
Czas na test elastyczności. Mamy tutaj sześciobiegową skrzynię manualną i silnik, który lubi wysokie obroty i ożywia się w okolicach 3000 obrotów na minutę. Jest 60 km na godzinę? Jest. No to gaz w podłogę. Próby dokonałem jak zwykle na trzecim biegu i wynik to 5,2 sekundy. Czuję, że mogłoby być lepiej, gdybym bawił się tutaj w redukcję, ale nie o to w tej próbie chodzi. Wynik nadal jest przyzwoity. Od razu przechodzę do testu wygłuszenia wnętrza. Przy prędkości 90 km na godzinę wynik to 60,1 dB, ale trzeba brać poprawkę na mokrą nawierzchnię. Pomiar z autostrady wyświetla się właśnie w tym momencie na grafice na ekranie, a pełna tabela z wynikami naszych testów wygłuszenia wnętrza jest dostępna na Motopedii, link jest w opisie. Jeśli chodzi o widoczność, to jest średnio. Maska jest długa i mocno pochylona, więc nie widać jej krawędzi, trzeba działać na wyczucie. Tylna szyba jest spora, ale pochylona pod takim kątem, że tamta widoczność też jest nie najlepsza, ale dwa plusiki za spore lusterka boczne oraz dodatkową szybę w słupku C. Mazda bez problemu zdała test NCAP i dostała 5 gwiazdek. Natomiast w teście amerykańskiego IIHS otrzymała ocenę Good z wyjątkiem próby Small Overlap, w którym to zgarnęła notę Acceptable. Testowana szóstka to nie jest jakieś super oszczędne auto, ale biorąc pod uwagę rocznik oraz zastosowane tu technologie, jest przyzwoicie pod tym względem. Wyniki naszej próby spalania, którą przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz mieście, możecie zobaczyć teraz na ekranie. Silniki możemy wybierać spośród tych zasilanych benzyną oraz olejem napędowym. Większość benzyn pochodzi z rodziny MZR, co jest skrótem od Mazda Responsive. Brzmi intrygująco. Po pierwsze, motor o pojemności 1,8 i mocy 120 koni mechanicznych. Większość uznaje, że to za mało na ten samochód i muszę się z tym zgodzić. 11,3 sekundy do setki to nie dramat, ale ciężko jeździ się samochodem, który trzeba mocno wkręcać na obroty po to, aby poruszać się z przeciętną dynamiką. Znacznie lepszy jest 2.0 o mocy 147 koni mechanicznych. Złoty środek między kosztami a osiągami. Po liftingu weszło nowe 2.0 DC o mocy 155 koni mechanicznych. Silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Wiele marek nieśmiało testowało to rozwiązanie przy równoległej produkcji tradycyjnych konstrukcji. Na papierze ten silnik spalał średnio mniej o 0,8 litra na 100 km. Mocniejsza odmiana ma już 2,5 litra, 170 koni mechanicznych i osiąga setkę w 8 sekund oraz 220 km na godzinę prędkości maksymalnej. Na szczycie 3.7, czyli jedyne w gamie V6, 270 koni mechanicznych i rewelacyjne osiągi, ale to praktycznie biały kruk. Dla fana sliperów coś świetnego, ale niełatwo będzie to znaleźć. Diesle MZR CD o pojemności 2 litrów i mocy 140 koni albo 2.2 w kilku wariantach 125, 129, 163, 180 i 185 koni mechanicznych. Więcej się nie dało? Na pewno na tę mnogość wersji mają wpływ różne rynki, normy spalin, no i to, że 2.2 zastąpił po liftingu 2.0. Osiągi diesli od 8,5 do 10,6 sekundy do setki oraz od 195 do 218 km na godzinę prędkości maksymalnej. Dostępne skrzynie biegów to manuale o 5 lub 6 przełożeniach, tyle samo biegów mają występujące tu automaty. Omawianie awaryjności rozpocznę od największego kłopotu. Otóż 2.0 diesel ma problemy ze smokiem olejowym, który się zatyka, co grozi zatarciem silnika. Tak naprawdę trzeba go co jakiś czas wyczyścić, a to nie jest prosta operacja. Do tego dopisujemy niezbyt trwałe wtryskiwacze, które też swoje kosztują. Teraz jest łatwiej o zamienniki, ale parę lat temu były to duże wydatki, zwłaszcza, że Mazda nie jest u nas aż tak bardzo popularna. Problematyczny jest też DPF, który podczas wypalania potrafi podnieść poziom oleju w silniku, a tak naprawdę rozrzedzić go ropą, co też wpływa na ograniczone smarowanie. Niezłą trwałość mają turbiny i koła dwumasowe. Za to skrzynie manualne są podatne na szybkie zużycie, padają w nich synchronizatory niższych biegów. Znacznie lepiej wypada bardziej dopracowany 2.2. Jest w nim średnio trwały rozrząd na łańcuchu, ale za to poprawiono DPF.
2.0 DC nie przyniósł ani wielkich oszczędności, ani poprawy osiągów, za to może się w nim odkładać nagar w układzie dolotowym, co jest urokiem bezpośredniego wtrysku, szczególnie z początków jego stosowania. Benzyny 1.8 i 2.0 czasami chorują na nadmierne zużycie oleju silnikowego, winne zazwyczaj są pierścienie tłokowe. Z dobrych wiadomości tolerują LPG, no może poza DC, jednak trzeba wtedy się przygotować na częstszą regulację luzów zaworowych. Serwis zawieszenia może być kosztowny ze względu na skomplikowaną konstrukcję, a przekładnia kierownicza po jakimś czasie też może się poddać. Niepokojące objawy to stuki i wibracje na kierownicy. Dochodziło też do uszkodzenia czujnika w kolumnie kierowniczej, przez co trudniej się skręca w jedną stronę. W takich przypadkach użytkownicy najczęściej zalecają wymianę całej kolumny kierowniczej. No i korozja nadal jest problemem, choć jest znacznie lepiej niż w pierwszej generacji, która gniła w oczach. Spójrzmy teraz na potencjalne koszty utrzymania i napraw takiego samochodu. W pierwszym zestawieniu koszty przeglądu zerowego, który polecam zrobić po zakupie auta używanego za każdym razem. W drugiej tabelce koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Pamiętajcie, że jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, to warto zajrzeć na Oto Moto Części. Linki są w prawym górnym rogu oraz w opisie. Czas na krótkie podsumowanie. Co nam się spodobało w Mazdzie 6 drugiej generacji? Bardzo dobre właściwości jezdne, rewelacyjne rozwiązanie, dzięki któremu obsłużymy większość funkcji, w tym klimatyzację, kilkoma skromnymi przyciskami z kierownicy, do tego bardzo pakowny bagażnik, choć na papierze wcale się on tak nie zapowiada, no i w gamie silnikowej mamy przyzwoite, klasyczne benzynki. A co może wkurzać w tym modelu? To, że żadnego z diesli nie można z czystym sumieniem polecić. Jakoś te autorskie konstrukcje Mazdy tutaj się nie sprawdziły. Poza tym korozja jest lepiej niż w pierwszej generacji szóstki, ale nadal trzeba na to zwracać uwagę. Tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do komentowania, zostawiania łapek w górę i subskrybowania kanału, a także codziennego odwiedzania naszego portalu Motopedia. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pojemny. Kolumnę kierowniczą można regulować, już pokazuję jak. O. Niestety tylko w dwóch płaszczyznach, a nie w pięciu. Jeśli rozważasz zakup takiego samochodu, to dobrze trafiłeś, bo ja jestem Marcin Domagała, to jest Oto Moto TV i opowiem Ci wszystko o typowych usterkach, ale ja bym chciał na koniec